Dolny Śląsk na ferie. Odkrywaj z nami góry bez brawury. Czarna Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce, Karpacz i Zieleniec. Przed nami spotkania na stokach, świetne trasy narciarstwa biegowego, atrakcje turystyczne od podziemi aż po szczyty. Serdecznie zapraszam Państwa do spędzenia ferii zimowych w wyjątkowym regionie, jakim jest Dolny Śląsk. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Dwudziesty dzień lutego, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. W maju przyszłego roku bolsarianie zobaczą już przebudowane baseny na ośrodku wodno-sportowym przy ulicy Spacerowej. Koncepcja tej inwestycji ma sprawić, że przyszłoroczne lato na nowo ma przyciągnąć do tego zapomnianego już miejsca rzesze bolesławian i gości. Baseny na ośrodku wodno-sportowym przy ulicy Spacerowej powstały w latach 70. poprzedniego wieku. Budowla nowoczesna na tamte czasy po dziesięcioleciach zestarzała się i przestała spełniać swoje zadania. Po okresie, gdy obiekt przez wiele lat był oblężony w okresie letnim, przyszedł czas jego marginalizacji, a potem przemyślenia jego nowej koncepcji i poszukiwania funduszów na jej zrealizowanie. Doczekaliśmy się. Można powiedzieć, że zaczynamy jeden z na skalę Bolesławca większych projektów. Zagospodarowanie terenu ośrodka wodno-sportowego było wielokrotnie zgłaszane jako zadanie, pewien postulat, dyrektywę dla władz wykonawczych. A my, przygotowując się do tego, przez wiele miesięcy pracowaliśmy nad opracowaniem koncepcji całościowego zagospodarowania terenu, popularnie zwanego basenami, ale tak naprawdę chodzi o znacznie szersze funkcje, które będą stopniowo realizowane w trakcie kolejnych etapów przedsięwzięcia. Wypracowana koncepcja ponownego zagospodarowania tego miejsca zakłada z jednej strony pozostawienie jego funkcji basenowej, ale z drugiej strony na nowo definiuje jego funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne. W ramach tego zadania przewidujemy wybudowanie strefy basenu zewnętrznych, strefę wypoczynkową z małą tężnią solankową i strefy dla dzieci w różnych grupach wiekowych 1, 4, 4, 7 i od 7 lat, plaż rekreacyjnych, tak zwanych zielonych tarasów, placu zabaw. Oczywiście modernizacji będzie podlegał budynek główny, czyli wielofunkcyjny z szatniami, kasami i obecną restauracją Olimpia oraz zostanie wybudowany parking ogólnodostępny, 250 miejsc. Na parkingu w okresie zimowym będzie też mogło funkcjonować lodowisko, ale w zależności od aury, która będzie na to pozwalać. Niecki basenowe będą wyposażone w atrakcje wodne. Przewiduje się też, że baseny będą służyły co roku nieco dłużej niż zwykle pozwala na to aura, ponieważ niektóre obiekty będą posiadały podgrzewaną wodę. Mowa jest o 4 miesiącach. Całość obsługiwana będzie przez nowoczesne i energooszczędne systemy dostarczania ciepła. Będzie to na pewno teren, który zostanie zagospodarowany w sposób komplementarny, uwzględniający zarówno kwestie związane z wykorzystaniem możliwości relaksu w trakcie czasu letniego, ale również jak popatrzymy na ten diagram czy te prezentacje, widzimy wyraźnie, że jest tam dużo więcej elementów, boiska do piłki plażowej, dwa boiska, w tym jedno kryte. Oczywiście my dzisiaj rozmawiamy o pierwszym etapie, który będziemy realizować wspólnie z firmą wybraną w przetargu. Finansowanie tego pierwszego etapu, który pochłonie 58 milionów złotych, udało się dzięki wsparciu posła Szymona Pogody wspomóc dotacją z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości niemal 30 milionów złotych. Gratuluję panu prezydentowi, gratuluję wykonawcom i gratuluję, myślę, nam wszystkim, mieszkańcom Bolesławca, mieszkańcom całego regionu, ponieważ jak wiemy, ta inwestycja jest kluczowa na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o Bolesławiec. Ośrodek wodno-sportowy na ulicy Spacerowej wychował kilka pokoleń mieszkańców Bolesławca. Ale jak wiemy, czas biegnie, no i rzeczy materialne również ulegają zniszczeniu. Ja bardzo się cieszę, że kończąc pewien etap, rozpoczynamy nowy. Cieszę się, że w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
udało się uzyskać środki, które na pewno mocno wspomogą realizację tej inwestycji. Jej wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu, ponieważ pierwszym zgłosił się tylko jeden oferent, który zaproponował kwotę przewyższającą możliwości finansowe miejskiego budżetu. Jesteśmy firmą specjalizującą się w budowie basenów. Wybudowaliśmy ich kilkadziesiąt. Posiadamy kadrę inżynierską bardzo zaawansowaną w tym zakresie. Budujemy też inne obiekty, które pozwalają naszej kadrze się bardzo dobrze wyszkolić w tego typu obiektach. Między innymi jest z nami na sali kierownik projektu, który niedawno skończył budowę basenu. Akurat w Bydgoszczy, w naszym mieście, gdzie mamy siedzibę główną. W miejskim ratuszu podpisano umowę na zagospodarowanie terenu Bolseckiego Ośrodka Wodno-Sportowego przy ulicy Spacerowej. Wykonawca podarował przy tej okazji władzom miasta koło ratunkowe, ale nie na okoliczność potrzeby ratowania się, ale raczej jako gwarancję bezpieczeństwa całego procesu inwestycyjnego. Plany przewidują oddanie inwestycji do użytku w maju przyszłego roku. A teraz blok wiadomości w skrótowej formie, a wśród nich m.in. informacja o wystawie prac Bronisława Wolanina, która czynna jest we wrocławskiej galerii Mija Art Galerii przy Placu Solnym. Policjanci z Kruszyna zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego, który ma do odsiadki wyrok za kradzieże. W trakcie zatrzymania poszukiwanego znaleziono przy nim woreczek z marihuaną. Dodatkowo grozić mu będzie do 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków. 27-letnia kobieta, mieszkanka powiatu bolesławieckiego, została zatrzymana przez policjantów z Kruszyna za prowadzenie samochodu w sytuacji, gdy do przyszłego roku ma ona zakaz kierowania. Za złamanie tego zakazu grozić jej będzie do 5 lat więzienia. Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Od dzisiaj do piątku bolesławiecka policja i prokuratura przyjmować będą osoby, które potrzebują pomocy w sytuacji ofiary przestępstwa. Ponad 120 tysięcy wniosków od Dolnoślązaków już wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W całym kraju to 2 miliony wniosków na ponad 3 miliony dzieci. Już 82,5% z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. Dzieje się to w ramach okresu świadczeniowego, który trwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2024 roku. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął regulamin programu wsparcia rad seniorów w regionie. Określono też sposób postępowania z wnioskami oraz sposób udzielania dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego będących pomocą finansową na działania gminnych i powiatowych rad seniorów. W 10. rocznicę śmierci Bronisława Wolanina we wrocławskiej Mija Art Galery czynna jest wystawa prac plastycznych tego artysty zatytułowana Archiwum. Na ekspozycji znajdują się dzieła pochodzące z jego działalności unikatowej, grafiki, szkice oraz porcelanowe i kamionkowe płaskorzeźby. W zapowiedzi wystawy mowa jest o otwarciu prywatnego archiwum twórczości artysty, znanego przede wszystkim jako twórcę współczesnego stylu w wyrobach kamionkowych z Bolesławca. Na wernisażu obecni byli m.in. Teresa Wolanin, wdowa po artyście, oraz Mariusz Ochocki, który kontynuuje w bolesławieckiej ceramice artystycznej jego pracę głównego projektanta. Z ubezpieczenia chorobowego można korzystać nie tylko wtedy, gdy sami chorujemy, ale także gdy jesteśmy zdrowi, ale musimy zaopiekować się bliskimi osobami. Wówczas przysługuje nam zasiłek opiekuńczy. Trzeba jednak pamiętać o właściwym złożeniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek opiekuńczy przysługuje każdej osobie płacącej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ubezpieczenia chorobowego. Aby go jednak otrzymać, niezbędne jest właściwe złożenie do ZUS odpowiedniego wniosku.
Tylko na czas pandemii zostało wprowadzone rozwiązanie, że pracodawca w imieniu swojego pracownika mógł wysłać do ZUS skan złożonego przez pracownika wniosku o zasiłek opiekuńczy. Teraz to rozwiązanie już nie funkcjonuje. Obecnie to sam ubezpieczony powinien dostarczyć do ZUS podpisany przez siebie wniosek o symbolu Z15A przez Z15B. Można go oczywiście dostarczyć, wykorzystując wszystkie formy obiegu dokumentów, które są w dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń. Skany wniosków nie są przez ZUS akceptowane. Teraz to osoba ubezpieczona, która występuje o zasiłek opiekuńczy, musi dostarczyć do nas oryginał podpisanego przez siebie wniosku. Można go także wysłać tradycyjną pocztą, można go także wysłać przez swój profil na PUE ZUS. Oczywiście dotyczy to tylko niektórych firm, ponieważ istnieje w tej sprawie rozróżnienie między małymi i dużymi firmami. Oryginał tego wniosku dostarczają do ZUS tylko te osoby, które są zatrudnione w małych firmach zatrudniających do 20 pracowników. W dużych firmach zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca. Zasiłek opiekuńczy, w zależności od tego, na kogo jest pobierany, może być otrzymywany przez osobę ubezpieczoną od minimalnej liczby dni w roku, która wynosi 14, aż do 60 dni w danym roku kalendarzowym. Za chwilę jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 7 stopni Celsjusza. Taka temperatura utrzyma się też w ciągu dnia. Wilgotność powietrza 90%. Zachmurzenie będzie bardzo duże. Od świtu i w ciągu całego dnia opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę, wiał będzie z zachodu. Dolny Śląsk na ferie. Odkrywaj z nami góry bez brawury. Czarna Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce, Karpacz i Zieleniec. Przed nami spotkania na stokach, świetne trasy narciarstwa biegowego, atrakcje turystyczne od podziemi aż po szczyty. Serdecznie zapraszam Państwa do spędzenia ferii zimowych w wyjątkowym regionie, jakim jest Dolny Śląsk. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Dolny Śląsk na ferie. Odkrywaj z nami góry bez brawury. Czarna Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce, Karpacz i Zieleniec. Przed nami spotkania na stokach, świetne trasy narciarstwa biegowego, atrakcje turystyczne od podziemi aż po szczyty. Serdecznie zapraszam Państwa do spędzenia ferii zimowych w wyjątkowym regionie, jakim jest Dolny Śląsk. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.